Na zegarach wybiła godzina 10:12. Teraz porozmawiamy o tematach bliskowschodnich, a dokładnie o Izraelu. Mamy połączenie z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia politycznego w Izraelu. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. 20 kwietnia premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz lider największego ugrupowania opozycyjnego Benny Gantz podpisali porozumienie o utworzeniu rządu koalicyjnego. To nastąpiło po 1,5 miesiąca po wyborach parlamentarnych i 1,5 roku od początku kryzysu politycznego. No i wydawałoby się, że Izraelczycy mogliby się ucieszyć z takiego rozwiązania. Tak jednak się nie okazało. Kilkutysięczne protesty w Tel Awiwie. Dlaczego? Te protesty mają miejsce przede wszystkim w Tel Awiwie, ale także powiedzmy w innych miastach, chociaż nie we wszystkich oczywiście. Na przykład jak ostatnio także w Hajfie, przynajmniej na przedmieściach Hajfy. Ale problem polega na tym, że te protesty mają charakter cykliczny i one związane są z procesem wyborczym i z procesem politycznym w Izraelu. One się wpisują w taki szeroki kontekst takiego nie tyle zaprzeczenia, co krytyki rozmów pomiędzy opozycyjnym do niedawno Benny Gantzem, czyli jeszcze niedawno szefem Kahol Lavan, czyli tej koalicji niebiesko-białych, która była główną siłą dającą opór premierowi Netanyahu i jego partii Likud. Zresztą Benny Gantz jako szef tej wielkiej koalicji szedł do wyborów z hasłami, że należy odsunąć od władzy tego polityka, który jest premierem od 13 lat, który ma bardzo obciążające go 3 oskarżenia w procesach karnych o korupcję polityczną i nie tylko. Więc hasło było takie, że premierem nie może być osoba, która jest postawiona w stan oskarżenia. Jeszcze nie jest skazana, ale jest postawiona w stan oskarżenia. I okazuje się, że z uwagi na ten 18-miesięczny impas, prawda? Znaczy, w ciągu roku były 3 potrójne wybory, potem jeszcze w międzyczasie proces negocjacyjny, więc ten impas polityczny był dłuższy. Ale z uwagi na to, że teraz sytuacja na tyle się zmieniła, że Izrael został dotknięty także pandemią COVID-19 i to, można by powiedzieć, złamało Benny Gantza. Niektórzy uważają, że złamało go coś innego. Natomiast Benny Gantz argumentował w ten sposób, że przystał na propozycję premiera Netanyahu, aby dołączyć do niego w sposób polityczny i w taki, żeby na rzecz dobra państwa, na rzecz interesu narodowego i tego zdrowia publicznego stworzyć czy współtworzyć rząd takiej jedności narodowej, łamany na rząd wyjątkowy, bo tutaj każdy z nich ma swoją własną narrację. I to jest to, przeciwko czemu protestują Izraelczycy, zwłaszcza opozycyjni, ponieważ czują się oszukani w tym sensie, że to Gantz miał doprowadzić do stworzenia, w ogóle do przełamania już długotrwałych rządów samego premiera Netanyahu. Natomiast okazuje się, że ten, który miał przeciwstawiać się Netanyahu, sam się do tego Netanyahu przyłączył, to jest jedno, a po drugie przyłączył się na takich warunkach, które dają dosyć dużą gwarancję premierowi Netanyahu, że przez pewien czas może się faktycznie czuć dosyć pewnie politycznie. No właśnie, bo w ramach tego porozumienia Likud może liczyć na przejęcie ważnych, takich kluczowych resortów, między innymi nad sądownictwem. I czy wtedy można założyć, że Netanyahu uniknąłby jakichkolwiek konsekwencji? Ma on stanąć przed sądem, jest oskarżany o korupcję, jak pani doktor wspomniała, łapówkarstwo. Czy to jest bardzo korzystne rozwiązanie dla Benjamina Netanyahu? No dla samego Netanyahu jest to bardzo korzystne. Znaczy, można by powiedzieć tak, że zderzyły się takie dwa typy polityczne. Znaczy z jednej strony Benjamin Netanyahu, arcyskuteczny, nie chcę tutaj demonizować Netanyahu, ale to jest naprawdę bardzo utalentowany politycznie przywódca. Ma ten zmysł polityczny, jest w stanie, oprócz tego ma całą masę szczęścia, dlatego jest w stanie wybrnąć naprawdę z bardzo poważnych
kryzysu. W zasadzie wszyscy go mogą spisywać na straty, natomiast on jest w stanie wykaraskać się naprawdę z poważnych tarapatów. A z drugiej strony mieliśmy taki typ polityka, który raczej, no właśnie miał tą za sobą karierę wojskową, były generał, który przeszedł z armii do polityki. No i mamy zderzenie utalentowanego generała o ambicjach politycznych i utalentowanego polityka o doświadczeniu wojskowym. I zdecydowanie wygrał Netanyahu, to znaczy tak, był w stanie przetrwać bardzo brutalną kampanię polityczną i doprowadzić do tego, że to Gantz się ugiął i właśnie zdecydował się jakby ustąpić, być tym politykiem, który wykonuje gest taki mocno koncyliacyjny. Efekt jest taki, że podpisana umowa, ona formalnie, znaczy oficjalnie jest kompromisem, czyli daje możliwość blokowania się obu stronom. Natomiast kto na tym korzysta, to jest przede wszystkim Netanyahu, bo zapewnia sobie gwarancję na w zasadzie prawie 100% tego, że będzie rządził jako premier przez następne 18 miesięcy, a później przez kolejne 18 miesięcy zastąpi go na tym stanowisku Benny Gantz, który w pierwszej turze, czyli wtedy, kiedy premierem będzie Netanyahu, Benny Gantz, jego koalicyjny partner, będzie pełnił funkcję ministra obrony. To jest bardzo ważna funkcja w rządzie Izraela. Natomiast w sytuacji, kiedy Netanyahu będzie zmuszony ustąpić ze stanowiska premiera, będzie pełnił funkcję takiego nadzwyczajnego, wyjątkowego, czy alternatywnego, czy zastępczego premiera. Nie jest to nazwane wicepremierem, natomiast jest to taki równoległy do premiera drugi premier. I sytuacja polega na tym, że Netanyahu wynegocjował sobie możliwość taką, że jeżeli Benny Gantz będzie miał na przykład możliwość wpływania na, może inaczej, zacznijmy, jakby dwa najważniejsze stanowiska, które udało się Gantzowi wynegocjować, to jest dla siebie premierostwo, a Ministerstwo Obrony, a jego koalicjant z Kahola Wam, Gabi Ashkenazi, będzie ministrem spraw zagranicznych. Tylko warto pamiętać, że minister spraw zagranicznych w rządzie Izraela jest, no, nie jest najlepsza teka, znaczy nie ma za specjalnie się czym chwalić. Natomiast Gantz będzie miał także Ministerstwo Sprawiedliwości, ale uwaga, tutaj dla równowagi partia Likud będzie miała komitet konstytucyjny w Knesecie, czyli będzie możliwość blokowania się wzajemnego. I jednocześnie kolejne dwie największe, znaczy najważniejsze funkcje w państwie, czyli spikera Knesetu, to jest ta osoba, która kieruje Knesetem, przewodniczy Knesetowi, to ona ustala, prawda, w tej swojej, jakby analogicznie do polskiej laski marszałkowskiej, które ustawy są procedowane. I więc spikerem Knesetu będzie przedstawiciel Likudu, natomiast w ramach Knesetu jest taki specjalny legislacyjny komitet i tam będzie przewodniczącym polityk z Kahol Lawan. Czyli można by powiedzieć, że wydawałoby się, że się dwie frakcje będą równoważyć, natomiast takim języczkiem uwagi, i to jest to, co zapewnia Netanyahu naprawdę kartę przetargową, to jest prawo weta. Prawo weta polega na tym, że jest pewne ryzyko w tej umowie koalicyjnej, ponieważ jeszcze jest taki gracz polityczny w Izraelu, a mianowicie Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy został zapytany w sposób prawny, czy polityk obciążony zarzutami karnymi, przeciwko któremu toczy się już proces karny, może pełnić funkcje najwyższe w państwie. Kiedyś zasada była taka, że nie mógł być ministrem, no ale, bo to ministrowie zwykle byli oskarżani o korupcję i usuwani z urzędu. Natomiast tutaj wszyscy czekają, łącznie z Netanyahu i z Gantzem, kiedy Sąd Najwyższy wypowie się na ten temat. I teraz jest tak, jeżeli wypowie się w sposób taki, że premier nie może być osobą oskarżoną, to w myśl umowy
koalicja się rozpada, znaczy rozwiązuje i rozpisywane są czwarte wybory. Czyli to nie jest tak, że wtedy, kiedy Sąd Najwyższy powie, że Netanjahu nie może być premierem, bo jest oskarżony i na przykład wtedy premierostwo przechodzi w gestię tego drugiego, prawda, premiera, czyli Benny Gantza, czyli ten wariant jest wyeliminowany i jeżeli Netanjahu nie może być premierem, to wtedy rozpisywane są czwarte wybory. I tutaj problem polega na tym, że wciągając Gantza do koalicji, Netanjahu doprowadził do rozpadu tej wielkiej koalicji opozycji Kahol Lawan niebiesko-białych. Jeżeli miałyby mieć miejsce kolejne wybory, a my wiemy, że jeżeli się ostatecznie wszystko uda wynegocjować, podpisać i stworzyć formalnie rząd do 7 maja, bo ten deadline właśnie przypada na 7 maja, jeżeli się to nie uda, prawda, albo Sąd Najwyższy zawetuje, to wtedy wybory odbędą się 4 sierpnia. I to jest ten moment, w którym Netanjahu zapewnia sobie w miarę bezpieczny finał, ponieważ sondaże wskazują, że jeżeli miałyby miejsce kolejne wybory, no to on sobie już znacznie lepiej będzie radził w nich niż w czwartych wyborach, to w trzecich wyborach, przepraszam, tych ostatnich. I co więcej, skutecznie rozbił swoją opozycję, czyli w zasadzie nie miałby kto mierzyć się z Netanjahu. Więc sytuacja jest trochę skomplikowana, ale można by powiedzieć, że tą stroną, która okazuje się silniejszą, sprawniejszą, bardziej przewidującą, jest premier Netanjahu. Tak wygląda ta wewnętrzna polityka izraelska. A w jaki sposób Izrael radzi sobie z koronawirusem? Jak są oceniane te działania rządu? I jeszcze za moment dopytam o kwestie gospodarcze, ale może zacznijmy od tego, jak wyglądają te statystyki na ten moment i jak sobie Izrael radzi z koronawirusem. Izrael sobie radzi tak jak cała masa innych państw, całkiem nieźle, można by powiedzieć, ale nie bez problemów, bo na dzień dzisiejszy mamy w Izraelu 15,5 tysiąca przypadków zachorowań, z czego 204, 205, to są dane z wczoraj, śmiertelnych, dziennie przybywa około 100 przypadków nowych. To i tak jest nieźle, ponieważ w momencie szczytowym było ich 800 dziennie. Izraelczycy wprowadzili od samego początku bardzo taką drakońską samoizolację. Zamknięto w zasadzie, czy w ogóle wyeliminowano życie publiczne. Natomiast dzisiaj są na etapie takim, że przechodzą do takiej fazy wyjścia z tej sytuacji pandemicznej. To znaczy powoli odblokowywane są właśnie i znaczy jakieś firmy, przedsiębiorstwa, czyli 1/3 gospodarki odblokowywane są, to znaczy jest pozwolenie na otwarcie sklepów, ale nie w centrach handlowych, tylko tak indywidualnie gdzieś tam funkcjonujących przy ulicach. Można już wychodzić, znaczy ta samoizolacja jest absolutna dla seniorów i dla osób poddanych kwarantannie, natomiast Izraelczycy mogą wychodzić już nawet nie w promieniu 500 metrów od własnego domu, ale w ogóle muszą mieć maseczki, natomiast jeżeli ktoś nie ma maseczki, też nie będzie bardzo bezwzględnie karany. No i tą wyjątkowością Izraela właśnie było to, że pomimo pandemii władze utrzymały prawo do protestu, stąd właśnie te protesty ostatnie, te, o których mówiliśmy, a także wcześniejsze. No i to, co psuje wyniki izraelskie, to jest taka trochę niefrasobliwość niektórych obywateli, zwłaszcza środowisk ortodoksyjnych Żydów, którzy z jednej strony, prawda, no niezbyt uważają prawodawstwo takie świeckie, rządowe, chociaż rabini przyłożyli się do tego, zgodzili się na to, że prawda, jakby trzeba pilnować reżimu. Natomiast często jest tak, że szkoły rabiniczne, jesziwy, one po prostu przełamywały zakazy i tam się potajemnie zbierała cała masa studentów.
i doprowadziło to do tego, że po prostu władze blokowały osiedla ortodoksyjnych Żydów tylko po to, żeby pandemia nie rozlewała się, bo były takie momenty, że to były główne ośrodki pandemii. Więc można powiedzieć, że jest lepiej niż w całym regionie, natomiast to nie jest tak, że nie ma tam problemów. No, problemy były takie, że chociaż cały na przykład ruch lotniczy był wstrzymany w Izraelu, ale lądowały cały czas samoloty z Nowego Jorku i to też podnosiło wyniki zachorowań. Izraelczycy wprowadzili także bardzo taką kontrowersyjną ustawę. Dzisiaj ona została nie tyle zanegowana, czy to obostrzona przez Sąd Najwyższy, tak zwanej geolokalizacji, czyli służby Shin Bet, czyli tego bezpieczeństwa wewnętrznego. One pozwoliły sobie na zalecenie rządu, na prośbę rządu śledzić obywateli właśnie po to, żeby, prawda, ostrzegać tych, którzy na przykład znajdują się w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną albo na przykład z osobą, która złamała kwarantannę. Więc można powiedzieć, że Izraelczycy podeszli do sprawy pandemii bardzo, bardzo poważnie, trochę takim swoim własnym stylu, czyli potraktowali to jak zagrożenie wręcz dla bezpieczeństwa czy terrorystyczne i metodą taką zadaniową zaczęto zwalczać. Mają tego pierwsze efekty, natomiast wszyscy obawiają się tego, co przyniesie, prawda, to luzowanie reżimu, prawda, czy nie będzie tych kolejnych fal zwrotnych pandemii, bo gospodarka Izraela też ucierpiała. Ale to już jest temat na kolejną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Radia Wnet była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia politycznego Izraela i na Bliskim Wschodzie. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.